Dzień dobry Państwu, miło mi Państwa powitać. Nazywam się Konrad Malec, jestem przyrodnikiem. Na co dzień zajmuję się badaniami płazów, gadów i ptaków. Zajmuję się również edukacją przyrodniczą i z tej właśnie okazji, na zaproszenie Stowarzyszenia Praosada Rydno, zostałem zaproszony, poproszony o opowiedzenie o przyrodzie paleolitu. No, prawdę mówiąc, nie zajmuję się paleontologią, ale spróbuję troszeczkę przybliżyć to, co wówczas się działo, przynajmniej w takich bardzo ograniczonej, w pewnej formie postaram się to przybliżyć. Jeśli chodzi o paleolit, to on rozpoczął się około 2,5 miliona lat temu, zakończył się razem z neolitem, czyli w momencie, kiedy ludzie rozpoczynają uprawy rolnicze. Bardzo często się mówi o paleolicie jako starszej epoce kamienia. Ja tutaj archeologiem nie jestem, natomiast przyrodniczo pokrywa się to z pleistocenem. Jeśli chodzi o pleistocen, to on rozpoczął się niecałe 2 miliony 580 tysięcy lat temu. Zakończył się w tym samym czasie, czyli trochę ponad 11,5 tysiąca lat temu. No i właśnie, to się wtedy tutaj działo. Jeśli chodzi o, przepraszam, próbuję udostępnić obraz. Jeśli chodzi o naszą przyrodę, to przede wszystkim w tym czasie kilkukrotnie na teren północnej, środkowej Europy nasuwały się lodowce. To samo działo się w Azji, to samo działo się na południowej półkuli, gdzie były lodami pokryte na przykład Tasmandia, na przykład Ziemia Ognista, w Ameryce Północnej oczywiście od północy również nasuwały się czapy lodowców. Oczywiście we wszystkich wyższych położeniach górskich lodowce również się pojawiały, na przykład Tybet był również w tym czasie zakryty lodem. No, w Alpach na przykład do dzisiaj są resztki lodowców, one nam teraz bardzo szybko topnieją. No właśnie, ale zanim powiemy sobie o tym, co działo się w Europie, to paleolit ściśle wiąże się z człowiekiem, z kimś, kto te kamienie obrabiał. Jednym z takich pierwszych gatunków, do którego wiemy, że zajmował się obróbką kamienia, to był Homo habilis, czyli człowiek zręczny. Były to istoty dużo niższe od nas, samce czy mężczyźni osiągali trochę ponad 1,40 m wzrostu, samice tudzież kobiety miały około 1,10 m wzrostu, natomiast już byli spionizowani, jak widzimy, potrafili obrabiać kamień. Chociaż, znaczy może tu jeszcze zanim przejdę do tego, chociaż wspomnę tylko o tym, że byli głównie roślinożerni. Jeśli chodzi o spożycie mięsa, to podejrzewa się, że głównie zajmowali się jedzeniem padliny, w mniejszym stopniu polowaniem, ponieważ ich ich narzędzia kamienne i drewniane, które znajdujemy, raczej niekoniecznie nadawały się do polowania. Przy czym nie on jeden jest pretendentem do wyrobu tychże narzędzi. O to samo podejrzewana jest taka wymarła grupa australopiteków. Tutaj mamy Paranthropusa Boisei. To jest istota, która pojawiła się około 1,8 miliona. Przepraszam, tutaj troszeczkę bym namieszał. Mniej więcej, że w tym samym czasie co Homo habilis. Homo habilis pojawił się 2,5 miliona lat temu. Wyginął 1 milion lat temu, zniknął. No właśnie. No z tego, co widzimy na podstawie budowy jego twarzy, jego jeszcze lepiej czaszki, gdybyśmy mieli, miał ogromne mięśnie żuchwowe. Prawdopodobnie, sądząc też po uzębieniu, on głównie odżywiał się trawami, tużycami, w mniejszym stopniu innym pokarmem. Prawdopodobnie mógł korzystać również z tych samych zasobów pokarmu mięsnego, co nasz przodek Homo habilis. Są podejrzenia, że oba gatunki nie były do siebie pokojowo nastawione i być może nawzajem się też zjadały. Przynajmniej niektóre tropy na to mogą wskazywać.
No, jak wspomniałem, będziemy szli w naszym kierunku, w kierunku naszej części świata, więc pierwszym gatunkiem, co do którego nie mamy wątpliwości, jeśli chodzi o człowieka, do którego nie mamy wątpliwości, że opuścił Afrykę, to jest Homogorgia. Właściwie niewiele o tej istocie, o tym człowieku wiemy. Znane są dosłownie pojedyncze kości sprzed 1 800 000 lat, znalezione, jak tutaj nazwa wskazuje, w Gruzji. Nie wiemy za wiele, tak jak wspomniałem o nim. Dużo więcej wiemy o Homo erectus, czyli człowiek wyprostowany. Pojawia się około 1 800 000 lat temu w Afryce. Ostatecznie znika ćwierć miliona lat temu. Przy czym w ciągu tak długiego czasu on wytwarza różne formy. Niektórzy skłaniają się ku temu, żeby zaklasyfikować te różne formy, które się w tym czasie znacznie różniły między sobą, jako osobne gatunki. Inni są temu przeciwni. Tak czy inaczej, Homo erectus lub jedna z jego postaci około miliona lat temu przedostaje się do Europy, ale przedostaje się przez Gibraltar, przez dzisiejszą cieśninę. Pamiętamy, że milion lat temu było olbrzymie ilości wody uwięzione w lodowcach, w związku z czym można było przekroczyć cieśninę gibraltarską suchą nogą. Zresztą skorzystali z tego nie tylko nasi przodkowie, bo bardzo wiele gatunków przemieszczało się między północną Afryką a Europą. Wszystkie te na przykład lwy, które w czasach starożytnych na arenach rzymskich zjadały no, tych, którzy podpadli Rzymianom, nie, to nie byli tylko chrześcijanie, te lwy pochodziły generalnie z Bałkanów. Stamtąd je Rzymianie transportowali, a nie z Afryki, co byłoby dużo trudniejsze, zwłaszcza w ówczesnych warunkach. No, w każdym razie Homo habilis, jak wspomniałem, przedostał się to około miliona lat temu. Najbliżej jego skamieniałości, najbliżej Polski znane są z Niemiec, z Czech, z Ukrainy. Jeśli chodzi o Polskę, nie znaleźliśmy szczątków Homo habilis, natomiast znajdują się obozowiska, które wskazują, że były to prawdopodobnie jego obozowiska. Ślady po tym zostały w ziemi. No i około niespełna 200 000 lat temu pojawiamy się my, czyli Homo sapiens. Około 40-45 tysięcy lat temu przedostajemy się do Europy, przy czym my przedostajemy się do Europy przez Bliski Wschód. No właśnie, kogo my tutaj spotykamy? Spotykamy między innymi Neandertalczyka, inną postać człowieka, bardzo blisko z nami spokrewnioną. Różniliśmy się zaledwie 0,3% kodu genetycznego. Byliśmy do siebie na tyle podobni, że niektórzy naukowcy uważają, że nie był to osobny gatunek, a jedynie podgatunek Homo sapiens, czyli byłby nie Homo neandertalis, tylko Homo sapiens neandertalis. No, za tą hipotezą przemawia to, że nasi przodkowie krzyżowali się z Neandertalczykiem. Jeśli chodzi o współczesnych ludzi, to z wyjątkiem populacji rdzennie położonych na południe od Sahary, każdy człowiek ma w sobie od 1 do 4% kodu Neandertalczyka. A ogółem do naszych czasów przetrwało około 20% kodu Neandertalczyka w naszym DNA. Jeśli chodzi o Neandertalczyka, to albo może inaczej, tym spadkiem od Neandertalczyka, który my otrzymaliśmy, jest między innymi nasza biała skóra, niebieskie oczy czy blond włosy. To wszystko pojawiło się u Neandertalczyka około 100 tysięcy lat temu, a w wyniku krzyżowania się z Neandertalczykiem przeszło do Europejczyków, tudzież po części również do grup azjatyckich. No tutaj może taką ciekawostkę powiem, że na wschodzie wykryto w kodzie człowieka nawet do 5% DNA tak zwanych Denisowian. To jest bardzo tajemnicza grupa ludzi, o których niewiele wiemy. Znani są dosłownie z trzech zębów i kości jednego palca. Nic więcej po nich nie udało się znaleźć. Znaleziono te szczątki w jaskini Denisowa w Rosji, z tym właśnie nazwa Denisowianie. Natomiast u ludów rdzennie indochińskich wykryto
około 6% domieszki genetycznej zupełnie nieznanej nam formy ludzkiej. Znaczy do 6%, której nie znamy zupełnie z niczego innego poza tym zapisem genetycznym. W każdym razie Neandertalczyk pojawia się około 400 tysięcy lat temu, ginie 24,5 tysiąca lat temu. No, wiele wskazuje, że ginie za naszą sprawką. Ja tutaj wspomnę tylko o tym, że jeśli chodzi o Neandertalczyka, który bardzo długo żył w Europie, to nie ma żadnych powodów, by przypuszczać, że za jego bytności w tym czasie w Europie wyginął jakikolwiek gatunek człowieka, przepraszam, jakikolwiek gatunek zwierzęcia. Stąd niektórzy, przede wszystkim działacze społeczni, posuwają się do takiej fantastyki naukowej, która wspomina o tym, że Neandertalczycy, że być może ci z nas, którzy mają więcej z Neandertalczyka w sobie, to są właśnie ci, którzy działają na rzecz ochrony przyrody. Tutaj między innymi taki amerykański działacz Dave Foreman się ku temu kłaniał, głosił podobne tezy, taki słowacki z kolei działacz Juro Lukacz. Nawet zdaje się, że Juro napisał o tym troszeczkę, może nie powieść, ale nowelę w odcinkach. Ona się ukazywała w Polsce na łamach prasy. Z kolei Dave Foreman, jego przypuszczenia są zawarte w książce Wyznania Wojownika Ziemi, która przed laty ukazała się również w Polsce. Okej, jeśli chodzi o Neandertalczyka, to jeszcze z takich ciekawostek powiem, że Neandertalczyk był jako pierwszy, a długo przed nami, wynalazł malowanie skóry w celach prawdopodobnie religijnych. Wiemy, że na pewno miał jakiś system wierzeń religijnych, że chował swoich przodków z dużym pietyzmem, że opiekował się rannymi. Na przykład znane są szczątki Neandertalczyków, którzy doznali złamań. Te złamania są zdrośnięte, natomiast skala tych złamań wskazuje, że gdyby nie opieka współplemieńców, to ci ludzie by po prostu nie przeżyli. Wiemy, że wynalazł muzykę. Znane są instrumenty muzyczne typu flety kościane, dużo starsze niż w wykonaniu Homo sapiens. Również pierwsze malowidła naskalne są dziełem Homo neanderthalis, a prawdopodobnie nasi przodkowie się od Neandertalczyka tych wszystkich rzeczy albo nauczyli, albo no, w jakiś sposób przejęli od niego. Wiele wskazuje na to, że Neandertalczyk zniknął za naszą sprawą. Dlaczego? No, tutaj jest wiele hipotez. Nie będę ich tutaj teraz rozwijał. Przejdę po prostu do wskazania następnych gatunków. Mamy tutaj mamuta. Mamuty pojawiły się na Ziemi około 200, przepraszam, to jest konkretnie mamut włochaty. To jest bardzo istotne, ponieważ w tym czasie, a również wcześniej, wiele mamutów, żyło wiele gatunków mamutów, natomiast tylko mamut włochaty, zwany również mamutem właściwym, był w całości porośnięty takim włosiem, bardzo długim. Niektóre włosy dochodziły do półmetrowej długości, były barwy brunatnej, rudej, niekiedy takiej bardziej ciemnej, czarnej. No właśnie, pojawiły się około 250 tysięcy lat temu, zniknęły około 10 tysięcy lat temu, jeszcze troszeczkę dłużej żyły takie skarłowaciałe formy na wyspach dalekiej północy, one chyba do 8 tysięcy lat temu się utrzymały. Natomiast jeśli chodzi o mamuta właściwego, to on odżywiał się szeregiem roślin, które porastały tak zwane tundrę, step tundrowy. Wbrew temu, co nam się dzisiaj często wydaje, ona była dość mocno różnobarwna, porastało ją bardzo wiele kwiatów, roślin kwiatowych. Wiele z tych roślin odnaleziono w zamarzniętych szczątkach mamutów na Syberii. I na przykład wśród ich pokarmu był jaskier lodnikowy, to jest taka roślina właśnie związana z zimnym klimatem. W Polsce występuje obecnie tylko w Tatrach jako relikt glacjalny, czyli taka pozostałość po zlodowaceniu. Jaskry lodnikowe mają takie dość mocne, silne korzenie, którymi wrastają w różne piargi, osuwiska w naszych warunkach krajowych. Zimy trwają w postaci różyczki przykrytej śniegiem. Potrafią przetrwać nawet 8 miesięcy pod śniegiem. Inną taką rośliną jest rożeniec górski. Tu jest jego kwiat męski.
tu mamy kwiat wieński, tu widzimy, powstaje z tego kwiatu później taka torebeczka, z której wysypują się orzeszki. Ta torebka jest przenoszona przez wiatr, przez wodę i ona również zamieszkuje takie piargi, pęknięcia skalin szczelnych, gdzieś, gdzie może się troszeczkę materii organicznej odłożyć. Inną rośliną, również popularną na dalekiej północy, u nas już bardzo rzadką, również jest reliktem glacjalnym, jest dębik ośmiopłatkowy. Jeśli chodzi o dębiki, to one w Polsce występują tylko w Tatrach i na jednym stanowisku w Pieninach. Jest to jedna z piękniejszych naszych roślin, o takich właśnie listkach podobnych do dębu, białych ośmiopłatkowych kwiatach, na te cechy wskazuje nazwa. Natomiast bardzo mnie osobiście najbardziej ona się podoba w momencie, kiedy wytworzy nasiona zaopatrzone w taki długi puch, służący oczywiście do przenoszenia nasion przez wiatr. No i jeszcze jedna roślina z epoki lodowcowej, bo domyślają się Państwo już zapewne, że u nas jedynie występuje w wyższych partiach górskich, oczywiście jako relikt glacjalny, jest to wierzba zielnikowa. Jeśli chodzi o tą wierzbę, to ona zazwyczaj ma kilkunastocentymetrowe gałązki, jest krzewinką, czyli po prostu te bardziej miękkie końcówki gałązek odpadają, zostaje tylko taki krótki pęd nad ziemią. Jeśli chodzi o ich długość, to niekiedy one dochodzą do 4 metrów, ale to tylko w bardzo sprzyjających warunkach. Najczęściej to jest, tak jak wspomniałem, kilkanaście centymetrów. No i inne zwierzę z tamtej epoki, mamut włochaty, który pojawia się około 350 tysięcy lat temu. Przepraszam, to nie jest mamut włochaty, tylko oczywiście nosorożec włochaty, Państwo wybaczą. Nosorożce włochate pojawiają się 350 tysięcy lat temu, giną 8 tysięcy lat temu. Odżywiają się podobnie do pokazywanych wcześniej mamutów. I tu też taka ciekawostka, najbardziej kompletne szczątki mamuta włochatego, aczkolwiek właśnie to futro się nie zachowało, zachowało się bardzo szczątkowo, były znalezione w międzywojennej Polsce, na południe od Lwowa, w Zagłębiu Borysławickim, gdzie wydobywano ropę naftową. W takim szybie go odnaleziono kilkudziesięciometrowym, gdzie po prostu substancje ropopochodne zakonserwowały ciało tego zwierzęcia. W momencie, kiedy go odnaleziono, miał rozpruty brzuch, część narządów wewnętrznych była na zewnątrz. Co ciekawe, większość z nich się zachowało w świetnej formie. Obecnie ten okaz przechowywany jest w Krakowie, w Instytucie Ochrony Przyrody Państwowej Akademii Nauk. Osobno narządy są przechowywane w słojach. Również te resztki owłosienia są tam zabezpieczone. No i lecąc dalej, następne zwierzę, tu mamy jego ilustrację przez ludzi właśnie z epoki kamienia, z jaskiń naskalnych. To jest, proszę Państwa, tarpan, czyli dziki koń, który zamieszkiwał Polskę. To jest zdjęcie z końca XIX wieku ogrodu zoologicznego w Petersburgu. To jest jego inna rycina, która go przedstawia. Jeśli chodzi o tarpany, to one przetrwały dość długo, bo do końca lat 80. wieku XIX żyły na ukraińskich stepach. Na terenach dzisiejszej Polski najdłużej przetrwały w Puszczy Białowieskiej do lat 20. wieku XVIII, gdzie zostały ostatnie żyjące tarpany schwytane, przeniesione do zwierzęcia zamojskich, tam gdzie jest dzisiaj miejscowość Zwierzyniec na Roztoczu. I tam one żyły sobie w niewoli aż do początku wieku XIX, kiedy zlikwidowano ordynację zamojskich, a tarpany rozdano okolicznym mieszkańcom. Tam one zostały skrzyżowane z końmi domowymi. Jeśli chodzi o same tarpany, to były to niezwykle dzielne konie, które potrafiły w tabunie zbić się w krąg i odpędzać kopniakami nawet takich wrogów, z którymi większe zwierzęta od nich sobie nie radziły, na przykład potrafiły w ten sposób odpędzić wilki. Jeśli idzie o tarpany, my tak naprawdę o nich dużo nie wiemy.
jak one żyły, jak funkcjonowały, wiemy to tylko na podstawie dość skąpych opisów historycznych. Do dziś niewiele się też z tarpana zachowało, bodaj jest tylko jedna skóra. Wiemy, że miał dość jasną barwę z ciemną pręgą, niewiele szczątków kostnych mamy również do dziś zachowanych. No, tutaj też powiem Państwu taką ciekawostkę, że w latach 30. polscy naukowcy, przede wszystkim profesor Tadeusz Wetulani, za państwowe pieniądze odkupiono te mieszańce z końmi domowymi i profesor Wetulani za pomocą krzyżówek wstecznych uzyskał coś, co się nazywa obecnie konikiem polskim. Jest to zwierzę, które jak sądzimy bardzo jest podobne do tarpana, zachowuje się jak tarpan, jest zbliżone do niego wyglądem, ale nie jest czystym tarpanem. Tu powiem tylko, że w czasie wojny Niemcy zrabowali koniki polskie, po wojnie udało się odzyskać tylko ich część. Profesor Wetulani po wojnie przystąpił do kolejnego programu krzyżówek wstecznych i uzyskał populację, która dzisiaj po części żyje w niewoli, a po części w takich półotwartych hodowlach, między innymi w Roztoczańskim Parku Narodowym, którego to symbolem właśnie jest konik polski. Lecimy sobie dalej. To jest zwierzę, które przetrwało do dzisiaj, to oczywiście renifer. Renifery dzisiaj żyją dużo dalej na północ od nas, w klimacie dużo bardziej surowym, natomiast w dawnych czasach żyły również w Polsce. Odżywiały się tak jak i mamuty, jak nosorożce włochate, również odżywiały się porostami. Za chwileczkę o tych porostach dwa słowa powiem. Powiem tylko taką ciekawostkę, albo może dwie, że renifery są jednymi z nielicznych zwierząt, które potrafią zjeść zamarznięty pokarm i go strawić. Jednocześnie w żaden sposób to im nie szkodzi. Drugą ciekawostką jest to, że zwierzęta te bywają wykorzystywane, są hodowane na mięso, na skóry, na mleko, ale też są zwierzętami pociągowymi. Do dzisiaj na przykład w Mongołowie często korzystają z nich jako ze zwierząt pociągowych, również na nich jeżdżą wierzchem niektóre plemiona mongolskie. Natomiast chyba najsłynniejszym woźnicą, który korzysta z usług reniferów, jest oczywiście Święty Mikołaj. Najbardziej znany z jego reniferów to oczywiście Rudolf o czerwonym nosie. No i tutaj niespodzianka. Na pewno nie jest to Rudolf, co najwyżej Rudolfina, ponieważ w zaprzęgu Świętego Mikołaja nie mógł być żaden samiec. Samce z początkiem zimy tracą poroże, samice poroże zachowują aż do wiosny, częściowo odzyskując wapń do kształtowania płodu. W związku z czym, jeżeli w grudniu widzimy rena z rogami, to niemal na pewno jest to samica i wszystkich 12 renów z zaprzęgu Świętego Mikołaja, to niemal na pewno są dziewczyny. No i właśnie to jest jeden z pokarmów reniferów, jest to chrobotek reniferowy, oczywiście i mamuty, i nosorożce włochate, i inni roślinożercy tamtego czasu również go jedli. Na dalekiej północy on tworzy takie całe wielkie kobierce, dywany. Natomiast taka ciekawostka to jest porost, który również dość często można spotkać w Polsce, tu gdzie ja mieszkam na Kurpiach, mieszkam w Puszczy Białej i w Puszczy Białej jest tak uboga gleba, że bardzo często nie tworzy się pod drzewami runo, tylko pomiędzy sosnami są wielkie kobierce właśnie chrobotków reniferowych i innych porostów, które dopiero w momencie, kiedy użyźnią co nieco glebę, tworzą miejsce do tego, aby wkroczyły mchy, a po nich rośliny zielne. No i lecimy tutaj dalej. Inny historyczny ssak, największy jeleniowaty, jaki kiedykolwiek istniał, jeleń olbrzymi. Jego najbliższym współczesnym krewnym jest Daniel, do którego ma podobne wyglądem poroże, natomiast absolutnie nie masą i kształtem, ponieważ to poroże osiągało około 3,5 metra rozpiętości. Oprócz tego ważyło to około 40-50 kg, a więc było naprawdę wielkie, ciężkie. Samo zwierzę też było dosyć duże, było większe od największego współczesnego jeleniowatego, czyli od łosia.
Jeśli chodzi o jelenie olbrzymie, one się pojawiły około 400 milionów lat temu, wyginęły trochę ponad, przepraszam, nie milionów, tylko tysięcy lat temu oczywiście, wyginęły około 7, troszeczkę ponad 7,5 tysiąca lat temu. Tutaj taka ciekawostka, dlaczego te zwierzęta ginęły? No jest wiele hipotez. Jeśli chodzi o wszystkie te zwierzęta, które ginęły wówczas, ja jeszcze troszeczkę wspomnę o tym pod sam koniec. Natomiast no, tu jedna z hipotez mówi o tym, że to poroże było tak ciężkie, że samce po prostu nie były w stanie nosić go i skutecznie się odżywiać. Mnie się wydaje to o tyle mało prawdopodobne, że to poroże było w tych rozmiarach przez no, przeszło 300 tysięcy lat, więc nie wiem, dlaczego nagle się ten tysięcy lat temu, nie, powiedzmy to 8 tysięcy lat temu, zaczęło im na tyle to przeszkadzać, że zwierzę to zniknęło. No i kolejne zwierzę również, tutaj zaczniemy sobie od ilustracji z jaskini naskalnej, to jest proszę Państwa tur. Tury pojawiły się około, tury, no ich przodkowie pojawili się około 2 milionów lat temu na terenie Indii, skąd rozeszły się po niemal całej Eurazji. No właśnie, wtedy się pojawiły, natomiast zginęły niecałe 400 lat temu. Tu mamy jeden obrazek, taką rekonstrukcję tura. I tu, jeśli chodzi o same tury, no to one pierwotnie były mieszkańcami terenów otwartych, w naszych warunkach przede wszystkim dolin rzecznych. Natomiast pod wpływem człowieka zostały, człowiek zajął jako pierwsze tereny właśnie te nadrzeczne, najbardziej żyzne, no i wypchnął tury do lasów. W lesie one nie były w stanie się skutecznie odżywiać. Nie był to pokarm taki, jakiego najbardziej potrzebowały, do tego ludzie dość często mocno na nie polowali. Również dość prawdopodobne, że hodując krowy, woły, przeskoczyły jakieś patogeny natury i te ostatnie zwierzęta, które żyły, zabiły. To wspomnę o tym, że prawdopodobnie, no to z tego co wiemy na podstawie jakichś zapisków, na podstawie szczątków zachowanych, tury miały dość potężną rozstaw rogów, barwę miały ciemną, taką prawie czarną, z rudą kępą włosów na czole. Prawdopodobnie też nurkowały, tak jak dzisiejsze łosie, całkiem sprawnie za jedzeniem. Przeważa pogląd o tym, że były to zwierzęta dość mocno agresywne, kiedy się broniły, albo na przykład, kiedy samce ubiegały się o samice. Prawdopodobnie tak jak dzisiejsze żubry, samice i młode tworzyły osobne stada, natomiast samce albo żyły samotnie, albo tworzyły takie mniejsze, dwu, trzyosobnikowe stada, łączyły się z krowami tylko na czas rujna, 2-3 dni przed kryciem. No i właśnie, tym miałem wspomnieć o takim wątku polskim, bo ostatnie tury żyły na Mazowszu, w Puszczy Jaktorowskiej, czyli na terenie dzisiejszego Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. To jest pomiędzy Łodzią a Warszawą, dokładnie w pół drogi. Jeśli chodzi o tury, to taka ciekawostka, że ludzie właściwie od już starożytności chronili zwierzęta, rośliny z powodów na przykład religijnych, bo na przykład uważali, że dane drzewo, dana roślina, dane zwierzę, dany gaj jest święty, w związku z czym nie wolno było go trzebić. Chroniono z powodów gospodarczych. Takim przykładem może być ochrona bobra w Polsce około roku 1000 przez Bolesława Chrobrego, który zabronił polowania na bobry wszystkim z wyjątkiem samego siebie i osób przez niego wskazanych. Innym powodem ochrony przyrody były na przykład względy militarne. I w 1425 roku, jeśli mnie pamięć nie zawodzi, Władysław Jagiełło wziął pod ochronę Cisa, ponieważ było to, był on surowcem militarnym. Wyrabiano z niego, on ma bardzo giętkie drewno Cis, w związku z czym wyrabiano z niego łuki i kusze. Natomiast mając świadomość, że tury giną, że ostatnich 30 zwierząt żyje w Puszczy Jaktorowskiej, Zygmunt III Waza w 1597 roku po raz pierwszy w historii ludzkości wziął pod ochronę zwierzęta, nie z żadnego z wyżej wymienionych powodów, tylko dlatego, że miał świadomość, że ten gatunek ginie. Jak pisał w piśmie do starosty Sochaczewskiego z tego czasu, z 1597 roku,
że ustanawia, uwalnia mieszkańców pobliskich wsi od pańszczyzny i od wszelkich zobowiązań. Ich jedynym zobowiązaniem jest strzeżenie Turów, aby ostatni Turowie mieli gdzie żyć, mieli swe dawne stanowiska. Więc mamy tutaj świadomość, że gatunek ginie i że musimy zrobić wszystko, aby go ocalić. No niestety spełzło to na niczym. W 1627 roku ginie ostatnia krowa. Tutaj taka ciekawostka, również na bazie krzyżówek wstecznych niemieccy biolodzy, dwaj bracia, Hekowie, skądinąd zdeklarowani naziści, odtworzyli no coś, co dzisiaj nazywamy bydłem Heka, chociaż sami Hekowie stwierdzili, że odtworzyli Tura i ogłosili triumf niemieckiej nauki, nauki III Rzeszy. Zresztą te Tury były uwolnione w Puszczy Białowieskiej w 1941 albo 2 roku, już teraz dokładnie nie pamiętam, a na szczęście nie utrzymały się, bo nie wiadomo, co by było, gdyby się utrzymały, czy by nie krzyżowały się na przykład z żubrami. No i lecimy sobie dalej. Również w tym czasie żyły w Europie pirzmowoły arktyczne. Dziś one żyją naturalnie tylko w Ameryce Północnej, introdukowane są również na Grenlandii. No w Europie, Azji ich nie ma. Potężne zwierzęta dochodzące do 400 bodaj kilogramów, jak mi pamięć nie zawodzi, przynajmniej takie potężne byki, które bardzo skutecznie potrafią się bronić przed wilkami z północy, tworzą taki krąg, wokół w pierwszym pierścieniu są samce, w drugim samice, wewnątrz najmłodsze osobniki. Jeżeli wilki nie chcą odpuścić, to potrafią po prostu zaszarżować na nie i je przepędzić. No i kolejne zwierzę, które nie dotrwało do naszych czasów, to jest, proszę Państwa, niedźwiedź jaskiniowy. Najbliższym jego krewniakiem obecnie żyjącym jest niedźwiedź brunatny. Zresztą w tym czasie Europę zamieszkiwały oba te gatunki. No przede wszystkim niedźwiedź jaskiniowy, proszę zwrócić uwagę, miał bardzo wysokie czoło. Był też cięższy. Przeważnie mówi się o tym, że ważył około pół tony, chociaż niektóre źródła wskazują na to, że mógł dochodzić nawet do tony. Niektórzy sugerują, że w okresie zlodowacy on był większy, w okresie interglacjałów troszeczkę mniejszy. Był dużo bardziej roślinożerny od niedźwiedzia brunatnego. Głównie właściwie odżywiał się pokarmem roślinnym. Hibernował w jaskiniach. No właśnie, zginął około 28 tysięcy lat temu. Niektórzy podejrzewają, że na skutek konkurencji z człowiekiem o jaskinie. Podejrzewa się, że poza jaskiniami on nie mógł hibernować, co no, doprowadziło do jego wyginięcia, bo te same jaskinie zajmowali ludzie. I kolejne zwierzę, którego mamy tutaj, no zapis bym powiedział artystyczny ze ścian jaskini. Tu jest innego typu rekonstrukcja, bardziej współczesna. To jest, proszę Państwa, lew jaskiniowy, jeden z największych kotowatych, jaki kiedykolwiek żył na świecie. Od współczesnego lwa jest około 30%, znaczy było około 30% większy, co oznacza, że jest większy, że był większym zwierzęciem od współczesnego tygrysa syberyjskiego. No niedużo, ale troszeczkę większy był. No właśnie, lwy jaskiniowe polowały na zwierzęta kopytne przede wszystkim tamtych czasów. I też taka ciekawostka, że Neandertalczycy oddawali cześć i niedźwiedziom brunatnym, i lwom jaskiniowym. I taka ciekawostka, jeszcze wrócę na sekundkę do tego niedźwiedzia brunatnego, przepraszam, tego jaskiniowego, że znane są wspólne pochówki Neandertalczyka razem z tym niedźwiedziem, co wskazuje na to, że musiał mieć on jakieś duże znaczenie. No właśnie, ale większość tych zwierząt, o których wspomniałem, wyginęła. Dlaczego? Hipotezy są różne. Niektóre mówią o tym, że nie były w stanie się przystosować do następujących zmian klimatu. Inne mówią o jakimś tajemniczym patogenie. Jeszcze inne o tym, że nie tyle sam klimat bezpośrednio, co ubytek pokarmu zmusił te zwierzęta, sprawił, że te zwierzęta zniknęły. Wszystkie te warianty są możliwe, natomiast należy zwrócić uwagę na to, że wiele z tych zwierząt przetrwało nie jedno zlodowacenie, natomiast wszystkie zniknęły w krótkim czasie. W krótkim czasie po tym, jak nasi przodkowie dotarli do Europy.
Niestety tempo zaniku gatunków jest coraz szybsze. No i tak po prawdzie to troszeczkę od nas zależy, czy cokolwiek z tym zrobimy. Jeśli chodzi o to, co miałem Państwu do powiedzenia, to dzisiaj to by było wszystko. Bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś w jakiejś formie się spotkamy. Póki co mówię Państwu, do zobaczenia.